Ahoj, ahoj! Witajcie w trzecim odcinku z Rafta. Ja jestem Edziu. A ja Synenka. No, i jak widzicie, ni w kuchu się za wiele nie zmieniło, ale właśnie po to jest ten odcinek, bo spróbujemy tutaj troszkę pobudować, troszkę to wszystko jakoś, żeby miało ręce i nogi. Ja mam młotek. Aha, ja mam zmienione naprawianie, to na pewno dużo zrobię. Dobra, tu na pewno trzeba dobudować, tu na pewno trzeba dobudować. Tu jest tylko twój hak, to tam film z nim. Aha, i teraz skończyło nam się plastik się sam. Aha, i problem jest taki, że jeszcze hak mi się zaraz skończy. Sądeczkę ogarniesz, to ja ten plastik wezmę. No, chciałem go wziąć, ale nie wyszło. O, dobra. Jeden plasticzek, no. Jeden. Nie masz jakiegoś pod ręką? Oczywiście, że mam. Patrz. To się nie odzywasz. Dobra. Cyk. I robimy sobie hak. Dobra. Dużo jedzenia nie mam. Będzie jakąś zieleninę, ale coś tam wstawię i może wyławię materiały, a ja tylko powątkuję. No, deska też. Aha, to fajnie. Ale ten rekin jest upierdliwy, ale w sumie nawet dobrze nam skoczył ten kawałek, bo w sumie nie był żadny. Więc chociaż raz się cieszę, że tak zrobił, a nie na to. Dobrze, teraz tak. Trzeba by to jakoś sensownie poukładać. Aha, skrzynki, nie wiem, czy ją całą przeniosę. Mam nadzieję, że tak. A jednak nie. Weźmiesz to już te rzeczy? Już, sekundkę, nowy plastik. Złowiłam, dobra. Pewnie ta skrzynka też jest pełna. Aj, nie chcę ciul, bo chciałem to łóżko przenieść na sam środek, żeby nam praktycznie w ogóle nie zniszczył. I wtedy byłoby dobrze, tylko że my tego nie mamy jak, nie kupuję jak tego zebrać. Czy mamy w planach zatrzymować na chwilę przy tej wyspie? Nie wiem jak chcesz, no ja się chciałem tu zająć trochę przebudową. Ale mówię, nie dasz radę ty coś wziąć na ekwipunek na siebie na... Drewna. Dobra, a dasz radę wziąć na swój ekwipunek to co mamy w tej skrzynce, to jest 5 slotów? Nie, 7 slotów. A gdzie druga skrzynka? No ja ją zebrałem, bo chcę wszystko przenieść. Nie, niestety brakuje mi miejsca. Chyba, że... Poczekaj. No dobra, co mogłam, to już zużyłam. No dobra, spróbujmy też właśnie w ten sposób. O, tu tak, trzeba zbudować. Aha, no tylko, że cumowanie. Masz jakieś coś do cumowania? Tak, mam kotwicę. Ale czy ja wiem, czy jest sens, wiesz co? Chodź, ja ci dam tą kotwicę. A, i mówisz, że to sobie pójdziesz teraz po prostu po... Albo może daj mi tą kotwicę i ty idź szybko, pościnaj te drzewka. Po prostu gdyby trawa zaczynała odpływać, to zarzucę kotwicę. No dobra, to masz. Myślę, że nie ma sensu tracić jej. Resztka siekiery, ale... Ciul tam. Może się uda jakieś żarełko ogarnąć przy okazji. No tak, tylko że ja wszystko wziąłem na swój ekwipunek, nie? Ja gówno mogę zebrać. Dobra, no to odłóż coś. Dobra, to ja tą skrzynkę na razie przeniosę jakoś tu. Trudno. Bo o tym nie pomyślałem w sumie. Ej, nie wyrzucaj się. R to było. Dobra, nawet niech tu sobie stoi. I zrzucę śrubkę, kamienie. Metal. Tam przepis. Nie wiem co tu jeszcze mogę. A, opadki, ziemniak. Kokos, dobra, jest miejsce, jest. Ciekawe na ile mi siekierki starczy, nie? Jeśli masz słabą, to mogłeś mówić, to bym ci dała swoją. Teraz tak spojrzałem, to się... Aha, no to na tą właśnie palmę. O Boże. To jest napad, wyskakuj z siekierki. Masz nutkę sztukę nieśmiganą. Właśnie opla, 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 sprzedam opla. Aha,
No to widzę, że dzisiaj tak pod górkę typowo, nie? Jakoś przeżyłem. To oczywiście trzecie podejście, to nagle zgłodniał mi tu popok. Dobra, jakichś kolorowych kwiatków nie zbieram, bo to na razie na tym etapie nie będzie nam do niczego potrzebne. To nic ciekawego. Cyk, pyk, pyk. Tam na pewno jakaś ziemia czy coś do zebrania, to też nam jest niepotrzebne. Arbus, arbus. Bo to żar się, to tam się przyda w cholerę. No i tak naprawdę tyle z tej wyspy, wiesz? No dobra, no ale zawsze coś. To, że tak powiem, masz pedałować dalej. A co to się zmieni? Odpadki się zmieniają, dobra. Aha, to mnie zbierają nowe rzeczy, a nic nie zrzuciłem. Świetnie. Good plan. Dobra, to wywalić, to wywalić. Nasionek i tak nie mamy gdzie sadzić. A chociaż cztery sloty masz? A, teraz widzisz to. Paszą! Zabiłam go! O. Nareszcie! Dobrze, dobrze, mięso się przyda. I dobra, no ale jak go zawaliłeś, dawaj może pod wodę. No tylko... Tak trochę średnio, bo... Dobra, wyrzucę te ziemniaki, wyrzucę trochę odpadków, wyrzucę te kokosy. To wyrzucę go... A, ja też tak jak debil poszedłem, no spakowałem tą skrzynkę na siebie w domu. Kurde, coś dzisiaj nam te budowanie chyba nie wyjdzie. Myślę, że w tej chwili to trzeba skorzystać z okazji, że jego nie ma, a ja nie mam haka. No i na razie nie będę miała. Dobra, szybki plastik. Ten hak mi się skończył, ale mam na tym okazję drugi. A, już Boże, mówię, nie pamiętam, po co były te odpadki jeszcze, ale wiem, że były potrzebne. Dobrze, ale w tej chwili raczej sobie bez nich poradzimy. No to jak nie tego, no to ja nie muszę nic zbierać stąd, bo są tylko odpadki. Po co to być? Metal może na przykład? No a po co nam metal, którego nie możemy obrobić? Tak z drugiej strony. Ale metal i miedź można jeszcze zestakować, a trochę staków tam mamy, tak? No tak samo jak i miedź. No ale tak samo jak miedź, dlatego nic też zbieram. Znaczy tfu, jak odpadki. To jest coś, jak wygląda jak metal. No i przede wszystkim trzeba pomyśleć jeszcze na oświetlenie, właśnie. Żeby noce były łatwiejsze. Bo wiecie, my gdzieś tam nocą sobie postaramy się zawsze pozbierać coś. Ale piasek. No, też wszedł. No, nocą coś pozbieramy, a w dzień gdzieś tam leci sobie odcineczek. Tak, żeby jakoś to miało ręce i nogi. Czy coś tu jeszcze mi się świeci? Aha, to pićku mi się świeci, świetnie. Na tą okazję jest taktyczny arbus. Popił, pojadł, to muszę teraz. Coś tu jeszcze jest. Nie, tak względnie nie. Dobra. Ja wracam. To ja bardziej skorzystałam z okazji i po prostu popłynęłam kawałek w morze, żeby pozbierać tego plastiku, bo tego potrzebujemy najbardziej. Dobra, czy ja tu mogę jakoś nas oświetlić trochę, żeby te noce były przyjemniejsze? Bo pytanie, gdzie to może być? Chyba musimy zacząć od stołu badawczego, bo inaczej to nie wyjdzie nic z tego. I teraz zrobiłem tylko gdzie on jest.
Czy ja oślepę? Tu jest troszeczkę. O Jezu, ja to miejsce zajmuję. O! Nie wpadaj. Dobra, na razie go wstawię tu. Co mogę zbadać? Deski? Zbadaj. Ślicznie. Podpadki? Zbadaj. O, i mogę już średni skrawek ziemi i latarnię. Świetnie. Paczkę też mogę zbadać? Nie. Myślałem. Nie wiem, cegła? Nie mogę. To mogę? Mogę. O, mam miski, to już też fajnie. Metal? Nie mogę zbadać. Deskę badałem, piasek? Nie. Liście może? Mogę. Świetnie, świetnie. Na łóżach? Mogę. I patrzcie, się tyle z rzeczy nauczę teraz, że... Oho! Kubek? Nie. Kopas? Nie. Tego? Nie. Aha, bo z... no tak. Tak, już jesteśmy w takim tutaj tworzeniu. Lina. Cyk, jedna sztuka. Zbadaj. I mogę sobie umieć wiadro. To jest bardzo przydatna umiejętność. A do lepszego haka nam śrubka tylko brakuje. Ej, to śrubka jest gdzieś była. To dawaj mi tam śrubkę. To już chociaż będziemy umieć, to już pół biedy. Tam zbudować to się ustawi później. O, lepsza wędka, lepszy hak. I od razu lepsza siekiera. Czy chcecie się może pić? Chwilowo nie. Bo mam kokosy, których chciałabym się pozbyć. Znaczy, wypić mogę, ale w sensie... No to trzymaj, tutaj masz kokosy. To jest glan morski, to jest kokos. Z przyjemnością ogarnę sobie jakieś miejsce na połowy. Dobra. I wracając. Siekiera. Aha, to teraz już będziemy potrzebować śruby do wszystkiego. No i teraz już są te odpadki potrzebne, więc też tak śruby nie dorzucaj za wiele. Odpadki to tam pół biedy, gorzej, że trzeba się jakoś stąd wydostać. Trochę utknęliśmy. No, coś sobie radzisz jakoś. Radzisz sobie. Zów próbuję dobrze. Sobie radzić. Dobra, żeby tu się milej zrobiło, myślę, że jakaś latarnia musi wjechać na rejon. Masz odpadek przy kurcie, jak chcesz. To nie widzę. Już go minęliśmy. Dobra. Ach, nie zdążyłem po prostu to dodać. Dobra, myślę, że tu już sobie możemy... Wracając, latarnia, gdzie to może być? Tu. Aha, i odpadki są potrzebne. Zaraz użyję, widzisz, zaraz te odpadki zajdą. Mówiłaś, nie zbieraj, po co? Nie to, że nie zbierajmy po co, tylko po prostu nie było mi na to miejsce w kierunku, no. O, i zobacz jak fajnie. Dobra, na razie to i tak wygląda jak kupa wszystkich rzeczy. Ale na razie tak musimy, dopóki nie zabezpieczymy sobie trochę tej tratwy, to lepiej, żeby to wszystko było na środku. Żeby ten nasz... Kumpel! Kumpel nie robił tutaj nam Saigonu. Bo go kamień nie rzuca. Ale nawet dobrze teraz użyłem, bo łóżko nie przeszkadza w niczym, może sobie tam i deptać elegancko. A ty już wyrzucasz. Więc tak możesz zbierać. No to dobrze wiedzieć. Dobra, czy coś tu jeszcze mogę zbadać ewentualnie? Sztabkę metalu mogę zbadać. Bo tego chyba nie badałem. A, i śruby można wytwarzać już sobie. Oj, łopata jest, się pojawiła. I dzida lepsza. Aha, do łopaty i tak jest potrzebna sztabka metalu, przynęta na rekin. O, przynęta na rekin. O, proszę bardzo. To się nam kiedyś przyda. Jeszcze nie teraz, w tej sekundzie, ale się przyda. Ziemia pod uprawy. Myślę, że to powoli by można o tym myśleć, ale to jeszcze nie ten etap. Śruba. Aha, to ze sztabki metalu się śruba robi. Tutaj tak jest lipa. Czyli potrzebujemy... Aha, bo ja mam te cegły do tegowania. Trzeba je wysuszyć.
się będą suszyć elegancko. To, że 5 to chyba i tak jest, a w ogóle my piec już umiemy? To jest pytanie. Może tak jest. A w rusztach coś się zmieniło? Nie. Nie, chyba pieca jeszcze nie umiem. Bo chyba potrzebujemy tego cegły. Suchej, która się dopiero suszy. Chyba tak to wygląda. Zastanawiam się, czy tych cegieł czasem nie trzeba było kłaść na balenisko, żeby one się tak suszyły fajnie. Nie, to je się zostawiało tak o, na ziemi i one w końcu będą suche. To, to pamiętam. O nie, dziadu! Ach, odejdź, odejdź. Nie chcę cię. Też nie sięgnę. No dobra, ale już mam tą paczkę. Też ją otworzę, to za bardzo w jakby punktu. A my umiemy kredens. Nie wiem po co mam kredens, ale go umiem. Biorę tą paczkę. To tam jeszcze leci paczka. Tu, no. Tam też jest z beczki rzeczy. Bo niestety, a jakby to ująć, gubię. Co ja tu mogę wyrzucić? Jeden kamień mi się nie przyda. O, potrafię stół. To jest to, czy masz? Ewentualnie to są złota i... Złapię tam skrzynkę? Nie złapię. Co za działalność? To ma fajna skrzynka. Znaczy ta, paczkę. No to powiem wam, że w tej aktualizacji ładnie pozbierali. Tylko, że kurczę... Powiem szczerze, aż za łatwo się zbiera te wszystkie meble. Tak nie trzeba się kompletnie nic natrudzić i mamy już takie kurcze wystrój możemy zrobić. No to jest masakra. No tylko szkoda, że nie mamy do tego materiału. No tak, no ale w sensie... Nie wiem, czy pamiętasz. No tak, tylko że mówię, no tak chodzi mi o to, że tak trochę ciężko z tym, bo... Wszystko tak prosto przychodzi, że tak... Aż się wierzyć nie chce. Dobra, myślę, że co, kolejny rządek tutaj trzeba będzie pobudować. Aha, to sobie pobudowałem. Plastik. Nie masz coś plastiku już? Zbieram. Ty już jesteś suchą cegłą, czy już jesteś mokrą cegłą? To mokrą. Daj to co masz. Ej, delfiny, ale fajne. Gdzie? Na tą spółkę za twoimi plecami. A, no tak, oczywiście. To dasz ten plastik? Nie, bo nie widziałam delfinów. Już chwilka. Jeszcze byłoby ten, bo jest dość blisko. Ja wiem, czego trzeba się nauczyć. Tej siatki takiej, co to, żeby samo łowiło. O, no, to było świetne. To ja niciula nie pamiętam. Aha, skrzynia jeszcze. Ej, zawiasu. Ja miałem gdzieś zawias. To byłby z lepszą skrzynią, gdzie się można to nauczyć. Albo najpierw coś zjeść. Chcesz jedzenie? To tu masz na tym. Chodź, dam ci te 5 plastików, które mam. No, tak, poszalałaś. Dałam ci co miałam, nie oceniaj. Dobra, tylko gdzieś był zawias. Zawias się nie kojarzy. No był na 100%. No dobrze, nie kłócę się z tobą, że nie wiem, tylko mówię, że mi kojarzy. No ale go nie wiem. Trudno. Było się z nim. Może ja coś zużyłem w końcu. Nie wiem. A ty trofea jest sens zbierać? No nie wiem, no. Może na razie faktycznie nie. Na razie mam za mało miejsca. A tym bardziej, że ty te rekiny, no ty tak zabijasz w tempie ekspresowym, więc... Ojojoj, już mnie tak nie chwal. Taka prawda, więc... Nie ma za bardzo sensu, żeby to trzymać na razie. O nie, gryzie. No i tak, on mnie denerwuje. On mnie też, ale co zrobisz?
Jak to mówią, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Kurde, no, jakiś plastik. Znaczy drewno też. Proszę, proszę, proszę. No. No, trzy plastiki, bo myślę, że akurat skończę ten kolejny rządek i powoli się będą rozgaszczać w jakiś sensowny sposób. Dobrze, tylko teraz jeszcze sprawdźmy, jak ta siatka wyglądała od... No, bo to naprawdę była świetna opcja, aczkolwiek nie wiem, czy przed siatką nie lepiej popatrzeć na umocnienia tarczy. No, nie wiem, na pewno do normalnej, normalnej kotwicy potrzebujemy jeszcze tego zawiasu. Do grilla potrzebujemy gwoździa. Ej, to gwoździe gdzieś były. Gwoździe były w którejś z skrzynek. A nie zużyliśmy je na coś? Bo nie ja ich do niczego nie brałam. Ale ja mogę przerobić odpadki na gwoździe, więc pół biedy. Dobra, sobie to zbadamy. Ups. O, i właśnie się pojawiły siatki. Fajnie. Co ja tu umiem? Mała deska pod trop. Aha, teraz jak wróciłem, to mogłem zużyć. Świetnie. Dobra, sieci są. I zaawansowany rusz, czyli wszystko, co nam potrzeba. Na aktualny moment. To gryzie coś, czy się wydawało? Tak, mnie. Pawon do wody. Aha, tylko teraz, żeby zrobić siatki, to trzeba je położyć tak jak klocka, więc na razie chyba bym nie chciał tego kłaść, bo nie wiem, jak tego obudować. No dlatego mówiłam, że najpierw raczej umocnienia, do których chyba był potrzebny metal. Nie mamy jeszcze umocnień, bo nie mamy nawet pieca, więc ja bardziej myślę o tym, wiesz, bo ja mam tą siatkę taką, jak spojrzysz na mój ekran. Tylko, że ją mogę położyć tylko poza tym, co już mam zbudowane, więc na razie jej nawet nie obuduję chociaż zwykłym tym. Też zwykłą tą częścią pracy. Więc trzeba czekać, aż nazbieramy więcej. No nie wiem, już kieruję nas tutaj w pobliżu skrzynki. Nie, myślę. Dobra. Ryzyk fizyk. O, dobra. No to no, ten. Myślałam. Dawaj, dawaj, to się kameruje. O nie! Tak nie wolno. Wiesz, bo taniesz. No wiem, że tonę, ale nie mogę jej dosięgnąć. O, to się nakamerowało. To, że tonę pół biedy. Gorzej, że mnie kumpel goni i odpływa mi mój środek lokomocji. Jee, przeżyłam to! Ale normalnie, to było fajne. Mogę jeszcze raz? Zaraz się jakaś pojawi, to ogarniesz. O, w to nie wątpię. Dobra, ja na pewno na tą chwilę troszeczkę sobie połowię. Czy no, potrzebujesz jakieś jedzenie? No jedzenie, picie, wszystko. Tak się zająłem plastikiem, którego nie mogę trafić, że w ogóle zapomniałem o całym świecie. A, już widzę, że minusem tego wszystkiego jest to, że ciężko dotrzeć do wodopoju. Gdzie jest mój kubek w ogóle? Nie mam bladego pojęcia. Chodź, dam ci jedzenie. No ja nie potrzebuję jedzenia, tylko picie. Tylko tak na cyto. Dam ci mój kubek? Dobra, mam mango. Chyba przy tym, jak próbowałem przenieść skrzynkę, to gdzieś go musiałem wywalić. Możliwe. No dobra, to jest nowy. Chyba. Mam zawias, jeśli chcesz. Dobra, zaraz. Aha, potrzebne są cztery plastiku. Czyli dwa potrzebuję jeszcze. Proszę, plastik. Dobra. Kubecino będzie robiony. Z czego robiło się śrubę, pamiętasz może? Aha, miałem kubek w tym drugim ekipu. No tak. Co mówisz? Dobra, już nic. Śruba z sztabki metalu, której nie mamy. Aha. No dlatego mówiłem, że na razie to jesteśmy zablokowani tym, że nie mamy pieca. A ten zawias mi w końcu dałaś? No, wywalałam go u ciebie. Nie mam. A jest, dobra, mam. No. Cyk. Nożyce, lepsza skrzynia, lepsza kotwica. Coś tam napadło. Znowu ci oddałam cały plastik i nie mam z czego budować. No bo ja buduję. Ej, byśmy mieli najlepszą skrzynię, jak to tylko... Kurde.
Przepraszam, jestem zajęta. W ogóle jak były jeszcze liny, to ja bym już lepszą skrzynkę zbudował. To już wreszcie zaczęły się mieścić jakoś. Masz tam jakieś liny przy sobie? Wiesz co, aktualnie nie bardzo mnie to obchodzi, bo umieram. Aha. A ja znalazłem. Ale to potrzebuję jeszcze jednej. Ewentualnie liście jak masz, to też. Jeśli chodzi, liny mówisz, tak? Liny, liście, obojętnie. Chodź. Proszę, tu masz całą. Dobra, starczy, starczy, starczy. No dobra. Bo i tak nie mamy więcej zawiasów. Ale za to mamy tu już elegancką skrzynkę. Dobra, myślę, że tu jest takie dobre miejsce na nią. W miarę. O, i teraz jest wreszcie jakiś magazyn sensowny. Ja w tą siatkę schowam. Nie jest nam ona na razie potrzebna. No jak widzicie, na razie to będzie trochę śmietnik. Ale na to nic nie poradzę akurat. No i dobra, czy z tej gliny już mogę przerobić to na cegłę? Mogę. Na aż jedną sztukę. Szalenie. Czy szaleństwo. Podnieś suchą cegłę. Jak mamy suchą cegłę, to ja mogę to przebadać. I to by był najlepszy plan. Aha, jest znowu umierał. O, i teraz mogę piec umieć. A to zaraz. Gdybyś chciał, to w jednej ze skrzynek jest załadowane troszeczkę jedzenia. Zaraz, zaraz. Bo ja aktualnie mam problem z nawadnianiem się. A pamiętajcie, dzieci, to jest bardzo ważna sprawa, żeby ci nawodnić. Dobra, to jest i co ja miałem zrobić? A, sprawdzić jak ten piec wygląda, co tam do niego potrzeba. Czy ja go znajdę tu. Aha, jeszcze potrzebuję dwie suche cegły, czyli mam jedną, czyli nic mi to nie da. No i gwoździe tam ciul. Naprawdę zrobiłem sobie, ale to nie jest zbytnio potrzebne aktualnie. Bo i tak bez tej jednej cegły to i tak nic nie zrobię. Chyba, że ty masz jakąś glinę i piasek, nie sądzę. Odkładałam wszystko do skrzynek, więc szukaj tam. Nie, tu jest metal, to nie. Nie. Niestety nie posiadamy. Ale to mniejsza z tym. Wszystko w swoim czasie. Nie można też za szybko lecieć, bo się za szybko seryjka skończy. Ale i tak idzie nam bardzo dobrze. To najważniejsze. Twierdzisz? O nie! Sprzątnąłeś mi ją sprzed nosa, tak nie wolno. Tak jak ty mi. No nie! Co ty robisz? Ta beczka jest moja. Beczka śmiechu normalnie. Cyk, decha. Wyspa na pławej bucie! Nie, czekaj, to lewa. Co za różnica, że bratwa jest w miarę kwadratowa. No, ale uwzględniam, w którą stronę płyniemy, tak? No, chyba, że w ten sposób. Skoro tu płynie, tą stroną płyniemy w przód, no to tu jest przód. Czyli wyspa jest na lewej burcie. Burty też zrobimy kiedyś, ale to, to. No, takie duże, fajne. To na spokojnie. To jest takie mini budowanie było, bo to wiecie. Trzeba ogarnąć dopiero. Za starty zamka. Ha! Myślałem, że z zapletu chciałbym. Partyzjadu! Chłe, chłe, chłe. Co to za partyzanckie numery? No co? Kradzieństwo to... wiesz. Nie wiem, aha, ty gdzieś do skrzynki chowałaś takiej żarełko. Dobra. Steak z rekina najlepszy. Kumpel! Ja nie kumpel! Siły. Aaaa! Aaaa!
Patrz, chodź na Po tratwę, chodź. pierwsze tonę, po drugie nie wiem, gdzie jest tratwa. No, płyniesz na nią. No, płyniesz w jej stronę cały czas. Próbuję. Patrz, chodź. A, no i super. Przeżyłam! No i myślę, że tym miłym Fajnie akcentem, było. że trzeba było zakończyć ten odcinek. Już jest dość długi. Także, co powiesz na ostatnie słowo w tym odcinku? Tratwa? To ja powiem płetwa Nie lub wolno dupa. mnie tak zaskakiwać, ja się wtedy I krępuję. skrzynka. Dobra, to jeszcze jakaś ta się trafiła, nie trafiła. Aha, i wpadłam do wody i zaraz nierek zabiję. No nie, no tak No, się nie da. ale kurczę, nie mogłam wypłynąć. Dobra. Takie zdolności to tylko ja. Dobra, tu dobudujemy, bo brakowało. O, mam ostatnie słowo. Popatrz na ognisko. Makrela. Nie, hasło to okoń. No właśnie, psuwam ogania. Też Kurczę. może być. No, także trzymajcie się, do następnego. Pa! Cześć.